Cześć. Jak wyglądają egzaminy radiooperatora SRC i WC? Wróciliśmy z egzaminu, dostaliśmy już certyfikaty, tak? Pochwalmy się, są, żeby nie było, że ściemniały, i WC. Ile trwało od egzaminu? 2 tygodnie z haczykiem, nie? No, niecałe 3. Także tutaj sprawnie poszło. Ale jak wygląda taki egzamin w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, bo krążą na temat niego różne legendy, że jest straszny w ogóle i że się nie da zdać i tak dalej. Da się zdać, zdaliśmy bezproblemowo. Na egzamin trzeba się wcześniej zapisać przez ich stronę. Link, jak się zapisywać, przez jaką stronę, oczywiście w opisie filmu. Zapisaliśmy się na taki egzamin IWC. Pojechaliśmy. Egzamin składa się z części teoretycznej i z części praktycznej. I jak on wygląda, to zaczyna się, wchodzimy na egzamin i zaczyna się od prezentacji. Tak. Jak będzie wyglądał egzamin, ale warto posłuchać, bo słuchajcie, no część teoretyczna, może inaczej, dostajecie kartę odpowiedzi, które trzeba poprawnie zaznaczyć w odpowiednich miejscach. Także to jest ważne. 3 bloki były teorii, po 5 pytań. No i blok pytań praktycznej, obsługi radia. Tak. Jako ciekawostkę możemy powiedzieć, że radia były włączone, mogliśmy je obsługiwać. W przeciwieństwie do tego, co parę lat temu mieliśmy przyjemność zdawać egzamin w SRC w Szczecinie. No i tam niestety musieliśmy zdawać część praktyczną na radiach, które nie mogliśmy uruchomić. Także tylko mogliśmy opowiadać po prostu, co robimy i tłumaczyć, co będziemy robić. No, ale mamy tą część teoretyczną, jest to test jednokrotnego wyboru, testy, pytania testowe, pula pytań testowych jest zamieszczona na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W naszych e-learningach jest ona poopracowywana. W ogóle przygotowywaliśmy się oczywiście z naszych własnych e-learningów. Dokładnie. Tak? Także to tutaj polecamy. 3 działy, tak jak Radek powiedział, po 5 pytań, żeby zaliczyć dany dział, wystarczą 3 odpowiedzi poprawne. I żeby zaliczyć całą część teoretyczną, no każdy dział musi być poprawny. Tak, czyli 3 razy po 3 minimum i potem jest część praktyczna. Praktyczna, tak jak Michał powiedział, są radia, były włączone. My akurat w Bydgoszczy byliśmy, bardzo sympatycznie było. No i wchodzimy na taką część praktyczną. Ale jeszcze zanim to musimy niestety powiedzieć. Rozsadzili nas? Tak. Także nie da się ściągać, bo każdy z nas miał inne pytania. Tak. No nas było malutko, u nas 4 zdawało. Ale i tak nas rozsadzili. Tak, każdy miał inny zestaw pytań. I jedna osoba blała, ale nie my. Nie my. Ale to praktykę. No tak. Z tym rozsadzeniem też warto powiedzieć, że testy są różne i ściąganie, tak, nawet jak jest więcej osób na sali, co masz w jedynce A, B czy C, to nie jest to najlepszy pomysł. Bardzo fajnie przygotowani są do tego i właśnie jak tak Piotr zaczął z części praktycznej, to zaczyna się od tego, że z puli pytań, które są już przygotowane, losujecie sobie konkretny zestaw i na te pytania odpowiadacie. Tak, zestaw składa się z czterech zadań, no i kolejno trzeba je wykonać, tak? Tak, czyli dostajemy, dał nam egzaminator wachlarz karteczek i sobie losowaliście, no i tam na tym były 4 zadania praktyczne do wykonania, no to do brzegu, jak to nasz kolega Marcin mówi. Pozdrawiamy Marcina, jak oglądasz. Co mieliście na tym egzaminie z praktyki? Co mieliśmy? No ja miałem tak, zacząłem sobie akurat do tyłu, bo tam wydawało mi się, że są łatwiejsze pytania. Pierwsze co to miałem sprawdzić na swoim radiu numer MMSI. Tak? Później było pytanie odnośnie transpondera radarowego. Chodziło o przetestowanie, ewentualne uruchomienie i co trzeba z nim zrobić, żeby poprawnie działał. Kolejna rzecz to było wywołanie za pomocą DSC korespondencji rutynowej i ostatnie zadanie to było w radiu sprawdzić odebraną wiadomość DSC, to akurat chodziło o distresa i odpowiedzieć na tą wiadomość. Co wyglądało? Tadek? Ja miałem znowu, że birba i słuchajcie, tu ważne, czyli to coś. Pytał Pan o wszystko, czyli też właśnie jak przetestować, jak uruchomić, jak go wypiąć nawet, bo trzeba pamiętać, że są zawleczki, na jakiej głębokości zwalniać, uwolni nam e-birba. No i ostatnie pytanie od egzaminatora, bo czy on się sam uruchomi po kontakcie z wodą. I tak on się sam uruchomi, trzeba pamiętać o tym, ale to wszystko jest w materiałach, także sobie wystarczy to poczytać. Kolejną rzecz, jaką miałem, jest wprowadzić pozycję i słuchajcie, no,
Najgorzej, co może być, to jest wprowadzenie czegoś z głowy, można powiedzieć, wymyślanie, może tak. No ale było tak, że mieliśmy też na egzaminie dwa radia i na radiu egzaminatora była wprowadzona pozycja, bo ono było podłączone do GPS-u i miałem tą pozycję wprowadzić ręcznie do swojego radia. No to wiadomo, trzeba sobie wszystko systematycznie wprowadzać i trzeba pamiętać o tym, że egzaminator miał radio z czasem lokalnym, a my tego lokalnego nie wprowadzimy do radia, które nie jest podłączone pod GPS-a, tylko wprowadzimy UTC. Także trzeba pamiętać, żeby odjąć odpowiednio, kiedy będziecie zdawać, albo godzinę, albo dwie od naszego czasu, no bo jak będzie radio u nas, to będzie nasze, raczej nasz czas. Kolejną rzecz, co miałem, to miałem nadać coś, czego nie nadacie, ale no też to jest na egzaminach, miałem nadać ostrzeżenie o zbliżającym się sztormie. My tego nie robimy, no bo robi to stacja brzegowa. I ostatnie, co miałem, a co bardzo zwracają na to uwagę, jest w dużej ilości zestawów pytań, to jest odwołanie fałszywego alarmu distress. Także całą tą procedurę trzeba było pokazać, zaczynając od nadania przez DSC, a potem jak to zrobić już na radiu. Na fonie. No tak, jeśli chodzi o te odwołania fałszywych alarmów, to w ubiegłym roku rozmawiałem w zupełnie innej sprawie z sympatyczną panią z UKE w Szczecinie i ona sama powiedziała, że komisje będą zwracać na to uwagę, bo bardzo duża jest ilość fałszywych alarmów. Ja sobie tutaj przygotowałem, bo też wynotowałem swoje, co miałem zadania i tutaj, co dostałem od kursanta jednego, co ostatnio był na egzaminie. Oczywiście miałem tak, nadać alarm Distress Mayday, przetestować transponder. Tu o tyle ciekawie jest, że ten transponder, akurat jest ten model, jest opisany, jak wygląda test, więc po prostu trzeba go wziąć do ręki i przeczytać. Egzaminator z uśmiechem na ustach stwierdził, że egzamin z czytania też zdałem, no ale na tym to polega. Miałem dosyć dziwne zadanie, bo miałem wywołać stację brzegową za pomocą DSC i poprosić o poradę medyczną. No i dziwność tego pytania polegała na tym, że no, na tych radiotelefonach nie jestem w stanie zaadresować indywidualnie w kategorii Argency, mogę zaadresować tylko do wszystkich w kategorii Argency. Skończyło się na tym, że miałem indywidualnie zrobić indywidualne wywołanie DSC. Miałem, tak jak Michał, sprawdzić swój numer MMSI. Oczywiście, tak jak Radek, miałem odwołać alarm DSC. Ciekawostkę taką powiem, może to taka moja natura, ale przy pierwszym ćwiczeniu, czyli nadaniu Distressa i Maydaya, oprócz tam zaprogramowania i wysłania Distressem, kazał mi egzaminator nadać na foni. No i na foni nadaję zgodnie z procedurą. Mam trzy razy Mayday, przedstawiam się, potem jeszcze raz Mayday i zaczynam nadawać pozycję. W tym momencie egzaminator mi przerywa i zaczyna się upierać, że się nie podaje na foni pozycji, bo się wysłało za pomocą DSC. No wprost powiedziałem przy całej komisji egzaminatorowi, że nie ma racji. No i zaczął się taki spór. Spór się skończył z tym, że powiedziałem, że no, za drzwiami w plecaku mam ze sobą tą piąty Admiralite listów Radio Signals, pokażę Radek. I tu są opisane wszelkie procedury i mnie interesuje, tam zakładką gdzieś jest, jakbyś chciał pokazać. Mnie interesuje po prostu procedura taka, jaka jest w tomie piątym, a nie po prostu to. Pokaż. Ja jednak nie założę. Powyciągaliśmy zakładki. A nie po prostu to, co tam egzaminatorowi się wydaje. No i tak, że tak powiem, nie przyznał mi racji, ale przeszliśmy nad tym do porządku dziennego, tak? Co miałem dalej? Ja już to miałem z tego, to miałem wszystko, ale tutaj mam spisane. Tutaj kursant ze swoim tatą, Mikołaj, też jak oglądasz, pozdrawiamy. Miał oczywiście sprawdzić MMSI, ustawić je do pracy, czyli tam sobie SQL-a poustawiać, też nadać Distressa, odwołać Distressa. W odwołaniu zwracają bardzo uwagę na to, żeby go odwołać, czyli ten cancel my Distress alert off, ale żeby na koniec jeszcze dodać formułkę, że master, że to kapitan nadaje, a nie jakiś majtek, jak to egzaminator stwierdził. Jeszcze raz podać identyfikację, czyli pełna procedura oczywiście w e-learningu jest. Też Mikołaj miał transpondera. Tu ciekawostkę miał, że jako jednostka SAR ma uciszyć komunikację na miejscu akcji ratunkowej, czyli ten komunikat ze słowem Silent Mayday. Też miał EPIRBA i tyle. I ciekawostka jest może taka, że my zdawaliśmy na radiooperatora IWC, czyli w żegludze śródlądowej.
W sumie to zdawaliśmy go dla sportu, bo my mamy uprawnienia SRC. I jak macie SRC, to nie dajcie sobie wmówić, że musicie zrobić IWC, bo jak ktoś tak mówi, to go odeślicie, żeby sobie porozumienie Rheinwald poczytał. Natomiast no, zdaliśmy dla sportu, żeby zobaczyć, jak to wygląda też, żeby, że tak powiem, no, przygotowujemy na te kursy IWC, no to też musimy wiedzieć, jak te egzaminy wyglądają. Ale znowu, do brzegu. Ciekawostka jest taka, że zdawaliśmy na IWC, a na praktycznej obsłudze radia, te radia nawet nie miały wprowadzanego ATIS-a. Tak? One nie były nawet w stanie przejść w tryb śródlądowy, nas pytali głównie z morza, także jak ktoś z Was będzie zdawał na IWC, to naprawdę przygotujcie się z tego DSC, bo po prostu nie będą Was mieli z czego pytać. Ale ogólnie egzamin bardzo miły, sympatyczny, tak, wszyscy dokładnie. Z uśmiechem na ustach. Ale tak samo teoretyczne pytania. Głównie pytania były z SRC, natomiast śródlądzia to tam, ja miałem chyba jedno z tych bloków teoretycznego. No, nie pamiętam, ja też nie pamiętam, ale chyba nie trafiłem żadnego nawet. No, jak pytaliśmy na koniec pana egzaminatora, wyszedł do nas tam się trochę pośmiać, jeszcze pożartować, no to się go pytamy wprost, mówię, czemu pytają tyle z morza, skoro to jest radiooperator śródlądowy, IWC. No, stwierdził, że no, takie mają wytyczne do egzaminowania, on z tym nie będzie dyskutował, bo on już nie ma siły tego komentować, dyskutować, także no tutaj... No ale inna rzecz, na praktycznym to mało co by miał, nie? Pytać z IWC faktycznie, no bo to tam... No poza porozmawianiem sobie to by za dużo nie zrobił. Ewentualnie za przełączeniem radia, tak? Jeżeli radio ma oczywiście ma ATIS-a, no to przełączenie z ATIS-a na MSI odwrotnie. No i to wszystko, tak? No bo tam za dużo nie ma. No kanału. Nie ma filozofii, tak? Kanału. No ale egzamin jest, że tak powiem, miły, sympatyczny i generalnie dokładnie. Naprawdę trudno go nie zdać, aczkolwiek no tutaj nasz współtowarzysz niestety nie zdał. Czy on się nie poślizgnął na birbie albo na transponderze? Znaczy, z tego co pamiętam, to kolega wychodził i mówił, że on tylko w zasadzie jego praktyka na radiu to wołanie kapitanatu, tak, więc to niestety być może, oczywiście może się mylę, doszło do sytuacji takiej, że przecież ja pływam, używam radia, to idę na egzamin i sobie go zdam, no a przecież jednak w tym radiu to samo wołanie kapitanatu to jest krótko, nie? No, ale tak generalnie wygląda rzeczywistość, tak? No bo w zasadzie no, każdy wie, że jak pływamy, no to głównie co, wypływamy, wypływamy z mariny, włączamy radio, tak? Ustawiamy na kanale 16, jesteśmy na nasłuchu, rzadko kiedy faktycznie się używa. No, oczywiście nie życzę Wam, żebyście musieli nadawać sygnał Mayday, ani jakieś tam porady oczekiwać. I dlatego też ta znajomość radia jest taka, jaka jest. Tak? Natomiast no, warto sobie to, słuchajcie, przećwiczyć, poćwiczyć, tak? I wszystkim czytać instrukcje obsługi. Tak. Radia, które są na jachcie, bo tu mamy takie ICOMy, a praktycznie no, tak jak pływamy, to nie wiem, w Chorwacji ani razu nie spotkaliśmy ICOMa, szczerze mówiąc. No nie. Tak? No, ostatnio mieliśmy takie radio, że słuchajcie, jak przychodził komunikat, to po prostu wyłączaliśmy je tak hardcore, jak ten komunikat uciszyć. Dokładnie, także tak to wygląda. Nie? A mieliśmy instrukcję od innego radia na jachcie, no, zdarza. Tak to bywa niestety. Co ważne, pamiętajcie o birbach, bo no, tu też ten pan mówił, że on na przykład nigdy czegoś takiego nie widział i to standardowa odpowiedź, że na lądziu czegoś takiego się nie używa, ani transporterów, ani airbirbów i jak byliśmy na SRC, to też dwoje ulało na tym, że no, oni nie wiedzieli nawet co to jest, bo przyszli ludzie, którzy całe życie pływali na barkach. Tak kazali zdać SRC. Generalnie, oni nie wiedzą co to jest. No niestety, zakres wymagań jest jaki jest. Potrzebujemy kwit z jednej strony do tego, żeby być zgodnie z prawem, żeby się nikt nie przyczepił. Powiem tak, no wiadomo, na statki żeglugi śródlądowej to IWC, natomiast no, w SRC w zupełności wystarcza. Natomiast my też zrobiliśmy ten IWC na wszelki wypadek, tak zwany, gdzieś przy jakiejś kontroli, czy w Polsce, czy za granicą się uprze jakiś inspektor, że musicie mieć IWC, no i gadajcie, że tak powiem, na siłę i kalkulujcie sobie, czy macie rację, czy nie, tak? Czy opłaca się przyjąć bardziej mandat, nie wiem, strzelam, 200 zł i mieć święty spokój i go olać, czy bujać się z nim po sądach i udowadniać, że nie ma racji. A to, że służby czasami nie mają racji, no to chociażby zobaczcie film, który kiedyś zrobiliśmy o tym, co rzecznik policji wielkopolskiej mówił na temat uprawnień sternika. Trochę pomylił pojęcia, ale to już zupełnie inny temat. Tak, czy do SRC, IWC jakieś jeszcze... Chcecie coś dodać widzom?
Nie. No to zapraszamy na nasze szkolenia, my mamy pełne materiały, robimy kursy zarówno SRC, IWC, podręczniki, e-booki, kursy online. Zapraszamy, z jednym z naszej trójki się na tych szkoleniach spotkacie. A tak, to życzymy samych łączności rutynowych i do zobaczenia na wodzie. Cześć. Cześć.